Cześć! Witam was, drogie fany, w kolejnym odcinku na moim kanale. I zaczynamy od tego, o czym mówiłem wam niedawno w ostatnim filmie. Chyba nawet dwóch. Moi drodzy, powiedziałem, co będziemy sobie robili rewolucyjnego, w sensie mianowicie z maksowaniem. Otóż już mówię, moi drodzy, nie będziemy maksować leveli na tym kanale. Co w takim razie robimy tutaj w odcinku z maksowaniem? No właśnie, moi drodzy, jeszcze raz powtórzę, nie maksujemy sobie odcinków leveli na odcinkach. Natomiast maksujemy sobie wszystkie możliwe dodatkowe bramki, wszystkie możliwe dodatkowe rzeczy, których normalnie nie mamy w levelach, ale samych leveli nie maksujemy. Moi drodzy, dlaczego? Już wam to wytłumaczę. Moi drodzy, nie, tego nie chcemy. Tu się pojaw. Jak mam się na tą wyspę w ogóle przenieść? Przenieść się na tą wyspę? Jak się mam przenieść na tą wyspę? To jest level, tak? Tereny łowieckie. Nie, dobra, jest podróż. Dzień. Moi drodzy, mianowicie levele całkowicie odpuszczamy w maksowaniu. Dlaczegoż? Już tłumaczę. Dlatego, że mamy jeszcze tyle innych gier przecież do przejścia. Tyle Lego świata przed nami jest, że hej. Moi drodzy, w związku z czym... No, myślę, że troszkę czasu nie mamy na takie rzeczy. Więc maksujemy sobie tutaj takie dodatki. Jedziemy sobie po kolei na każdą na przykład wysepkę i dodatki, których normalnie są zawartością dodatkową, jak na przykład kup hipka za 40 tysięcy klopa i właśnie rozmieni... klopa, klocza i właśnie rozmieniliśmy milion. Takie rzeczy kupujemy, takie rzeczy robimy. Natomiast tak jak mówię, takich rzeczy innych, jak maksowanie jeszcze z tego samego levelu, nie robimy. Dlatego, że mówię, nie mamy czasu. Chyba mówię czwarty raz już chyba. Ale moi drodzy, być może, oczywiście nie wykluczam tego, że kiedyś nabierze mnie chęć na powrót do jakiejś gry. No i wtedy nie miałbym co robić. I właśnie głównie dlatego to robię, że jak kiedyś nabierze mnie chęć do jakiejś gry, to sobie wracam i to maksowanko sobie, moi drodzy, wtedy będziemy robili na kanaliku. Gup. Oczywiście, to nie znaczy, że ja sobie teraz czasem... Co jest? No... Paul Bowman! Nie znam typa, ale mam go w składzie. To oczywiście nie znaczy, że nie wejdę sobie czasem do jakiegoś ultra z levelu i go sobie nie przejdę po to, by na przykład zdobyć hajs dodatkowy, ale raczej będę tego unikał. Więc, moi drodzy, wszystko przed nami, wszystko jeszcze niewykluczone, że będziemy mieli... O, są złote klocki! I tak jest! I oznacz złoty klocek. Więc niewykluczone, że, moi drodzy, jeszcze trochę się z tą grą kiedyś spotkamy. Napiszcie mi, co sądzicie o takiej mojej decyzji. No mi się wydaje ona dobra. Ale co, a to trzeba być tym Dinusiem, nie? Mi się wydaje ta decyzja całkiem okej. Czy ja mogę skoczyć na tego Dinusia? Nie mogę skoczyć na Dinusia. Kim muszę tu być? Takim typem muszę być. Takim typem z włosem. Okej, dodaj typem z włosem. I teraz bądź tu mądry, który to był typ z włosem. No wygląda trochę jak... Nie ten, ale miał brązowe włosy, ej. Czemu oni mi tu migają? Czemu oni się zmieniają? Może ten? Nie. Kim ja tu muszę być? Może podpowiedź, kto to jest? Broda, Zaros, czy tu jest szansa, że mi napisali, kto to jest? Broda, więc ma Zaros, tak? Ma Zaros i ma brązowe włosy. No to ja takiego typa u siebie nie widzę. No, widocznie jeszcze typa nie odblokowałem, moi drodzy. Widocznie typa nie odblokowałem, ale spróbujmy skakować to inaczej, tak? Jak on robił tą szarżę? Dobra! Ej! Czy ja wam coś robię? Idzie z... Czemu oni mnie zaczęli atakować? Czy ktoś zna odpowiedź? Wow! Nie wiem, czy mnie zaczęli atakować, ale fajnie, bo możemy ich rozwalić. Aha, bo to złoty klocek! Dobra! Nie, no nie, przestańcie mnie bić, bo mam 40 sekund tylko na wyeliminowanie, dawaj. Moi drodzy, tak samo nie ma to moim zdaniem sensu, tak samo jak wiecie, było na przykład ten pościg za Indominusem, nie? No to fajnie wszystko, tak z każdego levelu miałbym dawać, przestańcie mnie zmusić, z każdego levelu miałbym wam dawać właśnie, nie, przestań mnie Dinusiu ograniczać, z każdego levelu miałbym wam dawać osobny level, to byście się tutaj zanudzili, a nikt by tego nie oglądał, to by się ktoś strzelający, że tego wcześniej nie przemyślałem, ale ja szybko gadam w ogóle, 9, 7 sekund, nie mamy szans, będziemy to powtarzać, moi drodzy, ale tym razem weźmiemy sobie osobę strzelającą do kompanii, nie? Nie ma, no i się rozpadł typ.
Dobra, przestań strzelać! Weźmy sobie kogoś strzelającego. Kto kurde miał strzelać? No właśnie, tu się pojawia znajomość. Fajnie byłoby mieć jakąś znajomość, nie? Tropienie, strzelanie w cele Lego, dobra. Aha, nie pomogło. Bo musiałem wziąć i odwziąć. Nie! Weź tego. Wiecie, to i tak potrwa, nie? No przecież miał strzelanie. Który miał strzelanie? Mhm. Jest ten strzelanie. Dobra, ej! Dawaj, typa. 1 na 15, dobra. I teraz. Ależ oni mnie tu mucą. Moi drodzy, większość czasu niestety tracę na właśnie... dobra, tu serduszkowanie i zdobywanie serduszek. Nie bij, Dinusia! Większość czasu stracę na odklockowywanie się, nie? Mhm. Czemu to tak długo trwa? Czemu ten dinozaur za mną chodzi? Niepotrzebnie będę tego dinozaura oczywiście, bo szybko, mamy 17 sekund, nie zdążymy! No strzelajże! Co ty robisz? Czemu ty mi stąd dino? Mam strzelać przecież! Się robię coraz bardziej nerwowy, powiedz. Bo zanim zaobserwowałem to w Avengersach, dawaj, 3 sekundy, 2, 1! I to nie jest do przejścia, moi drodzy. No dobra, i mamy nowy ten. Bo on przestał strzelać, widzieliście to? On nie może przestać strzelać, jak on przestaje strzelać, to nie mam żadnych szans, nie? O, teraz mam, teraz jadę jak Terminator. Patrzcie, teraz to mam szansę, nie? Dobra, weźmy jakieś serduszko. A, weź jakieś drugie serduszko. Teraz to patrzcie, jest pies 15 na 15 i tak to mogę grać. No i właśnie, moi drodzy, gdybym wam tak każdy level miał z osobna przedstawiać, to byście się przecież zanudzili tutaj. Czemu ta gra się zamyśliła? Gra mi się coś przycina, ale mam nadzieję, że mnie z gry nie wywali. Trzeba było włączyć przeglądarkę, mam tam chyba 70 zakładek pod Bryglinka. No i chyba nie. Chyba fałszywy alarm. Chyba się zawiesiło. Tak jest, stukam palcami, żeby to ocenić. Czy mnie to w ogóle zapisze, że mam tego klocka? Moi drodzy, mamy kolejną aktywność. Natomiast czy możemy tego dinozaura mojego stąd wziąć? Spójrzcie, mamy taką ściankę. Teraz mamy 8 sekund. Druga ścianka. I trzecia ścianka. Gdzie jest czwarta ścianka? Dziewięć sekund mam, kurde, na zdobycie tej ścianki. Ale nie mam pojęcia, na czym ona polega, kurde. No bo patrzcie, mamy tu trzecią. A gdzie jest jakaś czwarta ścianka do rozwalenia? No mogę zdobyć czerwony klocek, natomiast nie mam pojęcia jak. No bo sami widzicie, nie mam czwartej ścianki do rozwalenia. No mam 9 sekund, no nie kumam tego w zupełności. Obróć się tu. No chyba nie. Albo może. Jest czwarta ścianka, dobra. Mamy kolejne sekundy. 3 sekundy, 2 sekundy, 2 sekundy. Bach. Nie koniec czasu, ale mam czerwony klocek. Jej! Aż się gra znów przywiesiła. Moi drodzy, coś jest nie tak z tą grą. Jak widzicie, drugi raz się przywiesza w takim momencie. Ja tam nie miałem pojęcia na początku, co on zrobi tym dinusiem, ale musiałem to wyskoczyć po prostu. Więc mamy kolejny złoty klocek. No serio? Dobra, odwiesiło się, dobra. Wybaczcie, ja wracam do ludzika, bo jest wygodniej grać ludzikiem. Tam jakieś złote klocki odpuszczam, bo to troszkę bez sensu. Także widzicie, mieliśmy nawet klocek, którego nie było na mapie zawartego do zdobycia, a my go zdobyliśmy, nie? I to jest skomplikowane. No to, o, widzicie, tam były 2 złote klocki, które odpuszczamy raczej. Ilość więc, kurde, tutaj aktywności, które my mamy, jest zatrważająca przez wielkie Z, T, R i inne litery. Naprawdę mega ogromna ilość bonusów, która jest zawarta. Jak ja mam tam wejść po tego złotego klocka? Czy ktoś może wie?
Bo mi to nic kompletnie tu nie mówi. Cofniemy się jeszcze tutaj kawałek. Oczywiście zdobywając pieniążki po drodze. Nie da się tak, żeby bez pieniążków jeździć. Czy my tu możemy przesuwać? Nie mam pojęcia, jak się tam bym mógł dostać. No tu coś jest, ale... Nie bądź tym, bo on jest słaby. Jak żebym mógł tam się dostać? No niby sugeruje mi tu. Ale tu nie mamy pojęcia, jak się tam, moi drodzy, dostać. Więc chyba odpuścimy ten bonus też. Wybaczcie mi też, ale coś mi jeszcze kaszle. Nie mam pojęcia, jak dostać się do tamtego bonusu. Więc mówię, odpuszczamy go raczej. Natomiast widzicie, jeden bonus odkryliśmy przy okazji. Ale mamy, moi drodzy, wyścigi. No właśnie, wyścigi to jest coś, co jest fajne. Ja już ostatnio odkryłem, żeby przejść wyścigi, musimy mieć auto. Tak, bo jeden wyścig już w życiu przeszedłem. Właśnie po to, żeby, kurde, odkryć... Odkryć właśnie, jak to funkcjonuje. Okej. Na pewno nie... Okej. Ika! On mnie ustawił, patrzcie. Aj, mnie cofnie w dół! A to będzie prosty wyścig. Dobra, patrzcie, daje nam sekundy i daje nam hajs po drodze. Moi drodzy, mam też 20 wyścigów aż po drodze. Tutaj na Iśle. Wow! I przez dinozaura. Na Iśle siornie. Mamy 20 wyścigów. Wow! Nie, nie, nie! Dawaj tyłem, dawaj tyłem! Nie róbcie mi tego. Nie mówcie mi. Nie, bo nie, nie mówcie mi. Dawaj, dawaj, dawaj! Dwie! Jedna! Zdążyłeś, zdążyłeś! Znów się gra, moi drodzy, zawiesiła. Oj, 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 znów się gra zawiesiła. Ale mamy przesiednięty wyścig. Wow! Wyścig, moi drodzy, był fajny, no poza tym, że nas mocno cofnął w tył. Ale już się wróciłem spokojnie, bo ten film ciął. Zobaczmy, co się stanie, jak skoczę ze skarpy. Woo! O! Dziwne, zginąłem. Dziwne, zginąłem. Dobra, moi drodzy, tam to olewamy. Co to jest to? Isla Sorna. Dobra, to są dodatkowa misja, to olewamy. To będzie kolejna. Przebicie Ingenu olewamy, ale idziemy tu, moi drodzy. Podróż dzień. Aha. Tam odkryłem, tam na tą górę musiałem wejść, czerwony klocek. Tam na tą górę musiałem wejść w taki sposób, że musiałem mieć tego, wiecie, Veloryceptora, bo on tam potrafi tak skakać, jak ja potrzebowałem, żeby on skakał. Veloryceptora nie mam jeszcze. Więc tam kiedyś indziej sobie wrócę, tak jak mówiłem. Maksowanko będzie teraz tak wyglądało u mnie, jak mówię. Dodatkowe rzeczy, fakt, maksujemy, nie maksujemy. Natomiast pamiętajcie, moi drodzy, samych leveli na kanale nie teraz, bo ja mówię, być może za rok, może dwa, jak śpiewała poetka. Zapragnę sobie... Odkryłem w ogóle, patrzcie co. Wrócić do gry. Dobra, i co ja mam z tym zrobić? Bo na pewno nie przywalić z tego. Tu jakiś kamień muszę mieć, to na pewno. No nie mam pojęcia, co ja tu mam mieć. O, złoty klocek zdobyłem za darmo. Co? Nie, to jest do zdobycia złoty klocek. Ale jak? Muszę to odbudować, tak? No to ja chcę to odbudować. Pozwólcie mi to odbudować, jak mam to odbudować? No i dobra, no. Może ty umiesz odbudowywać? A nie, tu muszę mieć 60 klocków, dobra. No i właśnie tak wygląda troszkę maksowanie w tej grze, że widzicie, na przykład muszę mieć 60 złotych klocków po to, by właśnie na przykład... O, tu jest jakiś typ do uratowania. Zeszczel te małe robaczki. Wow, 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 ten się boi. Kto, czekajcie, kto się nie boi robaczków? Muszę czegoś mieć, żeby... ten miał chyba ten, nie? Jup. I jebut w robaczki. O, dobra, ratowaliśmy typa. Okej, czy ja cię mogę teraz typie kupić? Ja cię mogę uratować, by się teraz kupić? Nie, nie mogę cię kupić. Pracownik w opałach jest uratowany, że aż znów się gra przywiesiła. Aj, co ta gra dzisiaj ma? Powłączałem wszystko inne w zakładkach. W sensie w ogóle internet, wszystko powłączałem, aplikacje mi się nie działa. Coś z nią jest dziś nie tak, że ona mi się tu tnie, coś jest bardzo nie tak. Dobra, moi drodzy, tamtego typu uratowałem. To był taki typ, czekajcie, o widzicie, tu w dole nam się teraz wyświetla. No cóż, tu akurat nie ma pracy. A jest, jest dwóch, widzicie, zaraz za tymi uzupełnionymi levelami na maksa pieniędzmi. 2 na 20 tylu uratowałem
gości. Natomiast tu muszę być T-Rexem, a T-Rexa w swoim składzie nie mam. Czemu ty mnie bije? Jak ja go chcę kupić. Uuu, jakie drogi! Peter Ludlow! Nie wiem kto to. Ale drogi. Drogi typek musi być dobry. I znowu się gra przywiesza. Ej! Co się dzieje? Co mi się dzisiaj dzieje z tą grą? Spokojnie, daj mi sekundkę. Zaraz się odwiesi, bo ja tak, wiecie, tnęłam dzisiaj. O, dobra, wysiło się. Peter Ludlow, to musi być ważne. No to spoko, no maksuję postacie jeszcze, da? Bo oczywiście hajsik zaraz się skończy. Moi drodzy, więc mówię, na chwilę teraźniejszą pożegnajcie się raczej z maksowaniem pojedynczych leveli. No tu właśnie wrócimy, jak będzie dużo tego hajsu. Nie, nie znikaj, zamień się w jakiegoś typa, o, tego co strzela, bo my lubimy typa co strzela. O, tu jest, o, tu coś może być, tu coś może być, czekajcie, ten typek miał, nie? Dawaj racę, nie denerwuj mnie, dawaj racę, tam będzie złoty klozek. Albo coś jeszcze bardziej cennego. Okej, okay. Nie mówcie, że wszedłem tu tylko po pieniądze. Czy ktoś sobie ze mnie kpi? Czy ktoś sobie ze mnie, jeszcze raz pytam, kpi? Wszedłem tu po kurde 50 zł, nawet nie, nawet studów, nie było tam 50? Brawo, moi drodzy, lecimy dalej, oczywiście zdobywając pieniążki po drodze. Nie wiem, co dziś jest z tą grą, czemu ona się tak wiesza, nie mam żadnego pojęcia. Musimy teraz kawałek przebiec, natomiast będzie chyba teraz taka misja, jak wiecie, tam było ten, nie? Będzie misja jak pościg za Indominusem bodajże. Co jest? Aha, muszę go pobić, żeby go kupić. No dobra, kupiony jest typ. Kupiony typ przywiesił mi grę. A to będzie ciekawe. Pewnie mało z was ogląda takie maksowanko, ale będzie wspomnę długo ten czas, gdy po prostu gra bez całkowitego powodu mi się, kurde, wiesza przy takich momentach. Mechanik Gingenu musiał mi przyłożyć, ja musiałem przyłożyć jemu, żeby dopiero się ogarnął, że nie chcę go zabić, że chcę mu pomóc. Nie, tam coś musi być schowane. Aha, który tu miał, który cwaniak tu miał ten? Ty miałeś, nie? Montana. Możesz, o. Tam coś musi być. Okej, okay. I teraz zmieniamy się w dziecko. Nie, nie dziecko, nie, bo tam jest coś schowane. Czuję, że pewnie wy już też, że to długo potrwa. Czy to jest jakiś w opałach typ znowu, którego ratowaliśmy? Nie wiem, możemy go kupić. Pracownik w opałach, tak jest, czyli oni nie wyglądają identycznie. Czyli oni każdy, właściwie nie tylko pracownik w opałach, wszystko mi tu... Przywiesza komputer! Wszystko mi przywiesza komputer! Czemu? Czemu? Ej, naprawdę nic się takiego nie dzieje, by przywieszał mi do komputer! Dieter Stark, fiu! Byłem pewien, że te stwory do końca nie odpuszczą! A jednak... Mhm... Dobra... Czy... komputerku, czy mogę cię prosić, byś się odwiesił i pokazał graczom, jak wygląda zdobycie takiego pracownika i... Nie pozwolisz komputerku? No chyba komputerek nie pozwoli. No chyba nie pozwoli komputerek. Ależ przypał, nie? Poważny kanał z grami Lego. Tak, poważny. Wow, wow, poważny kanał. Wow, wow, taki poważny. No cóż, chyba nie zobaczymy. Może zobaczymy w kolejnym, nie? Moi drodzy, mam złe obawy, że to program nagrywający mi wiesza, bo w momencie, gdy naciskam wyłącz, kończ nagrywanie. O, zdobyłem przypadkiem złoty klocek. W momencie, gdy naciskam skończ nagrywanie, to się odwiesza. Serio. Serio, moi drodzy, w tym momencie się odwiesza, gra. No jest to ciekawe, bo tak to wygląda, że wiesza mi go ten... Tu jest typ, który czeka na broń, ale nie wiem skąd ja taką broń miałbym zdobyć. Widzicie, latam tutaj, dewastuję co się da. Zmieńmy się w dziecko, bo spójrzcie co tu mamy. Coś dla dziecka. Czy u góry będzie jakiś fajny bonus? No oby, oby, moi drodzy, jest karabin, dobra. Jest karabin dla typa, więc... Olać, że połamy sobie nogi. Zdobyliśmy dla typa broń. Taki pterodaktyl musiałem go zabrać. Proszę, jeszcze mu przeładowaliśmy, naładowaliśmy. I dał nam złoty klocyk. I widzicie, i znów jest to samo. I znów się gra zawiesza, moi drodzy. Ale to jest wbrew w ogóle logice. Czemu nagle w takich momentach wiesza mi się gra? A jak tylko teraz nacisnę F5, żeby przestać nagrywać, gra automatycznie się przestanie odwieszać. Ale dobra, pierwszy raz faktycznie się to w miarę udało. Widzicie, u góry jest pokazane, jak to wygląda, jak się odwiesza. Mhm. Okej. Okay. Widzicie, tam procentowo pokazuje, jak to jest, jak się odwiesza gra, więc tak to właśnie wygląda, moi drodzy. Ale my nie mamy czasu, jeszcze tutaj idziemy dalej w takim razie, by przyglądać się procentom. Procentom przyjrzymy się w weekend. No właśnie, w co by się zagrać w weekend? Chyba w LEGO Przygodę znów. Choć ostatnie levele tak mnie po prostu frustrują. Mniej niż Avengersy jednak, no to dobra.
No to powinna być aktywność dodatkowa, czyli taka misja dodatkowa, właśnie jak gonienie Indominusa. Czy ja mogę panią, że tak powiem, kupić? 50 tysięcy kloca, no. Nie jest tanio, ale prawda. Trzeba uzupełnić tabelkę na pół postaciami. Moi drodzy, K. Czy to jest misja dodatkowa? Ucieczka przed tyranozaurem, czyli znów jakaś ucieczka, moi drodzy, przed nami. Przedtem była przed Indominusem bodajże, teraz jest przed tyranozaurem. No i właśnie dlatego nie pokazuję wam tego wszystkiego zbiorczo w osobnych, osobnych levelach, tylko właśnie zbiorczo, dlatego byśmy nie zwariowali tu 75 odcinkami. Pomimo tego, że no fajnie tu jest, kurde, popatrzcie, całkiem, kurcze. To nie jest oficjalna misja? Ej, wkopaliśmy się w oficjalną misję, wyjdźmy stąd. Nie, nie, dobra, nie, nie wkopaliśmy się w oficjalną misję. Dobra, możemy pozbywać pieniążków. To nie jest oficjalna misja, skurczę, tą słodką uciekają wszyscy razem, nie, fajnie, dobra, i to jest misja, jaką ja szanuję, ej. Takie misje, mówię, to ja mogę szanować. I niebieski. Teraz na drugą stronę mam przejść i uwaga, aj, zahaczyłem, moje rzeczy. Teraz góra, dół, no i takie misje, to ja szanuję. Znacznie lepsza jest ucieczka przed Indominusem, chociaż tam trzeba było grać dwie osoby, znaczy pewnie nie tylko dwie osoby by nie wystarczyły, ale trzeba było mieć, wiecie, zdobyte więcej tego, nie? A tu zobaczymy, czy to się uda, bo wygląda, że się uda, w miarę dobrze. Nie, nie udało się. Nie, jeszcze mam chwilkę! Za minutkę się obudzę, tak go przygniósł się, nie? Do ziemi. A myślałem, teraz byłem tym gościem przygniecionym. Dobra, tam ten gość presku uwolnił, ten przygnieciony, tak? To na pewno podziałało negatywnie na szybkość tego robaczka, naszego T-Rexa. Jest! Wbrew wszystkiemu! Aż zwolnią. Wiecie, jak to się fajnie grało wbrew wszystkiemu z wybuchem? Dobra, mamy wbrew wszystkiemu, więc już to olać. Koniec! Myślę, że się gra wyłączyła. Nie mówcie mi, że gra się wyłączyła. Ale nie, no takie leveliki to ja szanuję. Fajny, ładny, yeah! I 13, tylko 13 tysięcy tu doszło. Co ja za to kupię, gdy byle kobitka sobie życzy 50 tysięcy studów za swą osobowość. Dobra, zdobyte, moi drodzy. No i właśnie dlatego mnie nie pokazuję. Pokazuję wam to właśnie zbiorczo, jak to się robi. Bo sami to za ciebie byście zwariowali, a byłoby to beznadziejne, gdyby każdy levelik miał takie, wiecie, 3 minutki, nie? Wróć na wyspę. Tak jest, wracamy na wyspę. I super. To za nami jest oficjalną misją, więc to olewamy oczywiście. Tu mamy co? Kto tu może? To jest ten typ, ale kto to jest za typ? Ktoś jest w stanie powiedzieć, co to jest? Może to jest ten? Nick Owen, ale nie. To jest on! To był on od początku! I tam wcześniej też coś mogłem z tym zrobić, ale nie zrobiłem. A tu złoty klot. Kurde, czuję, że przydałoby się jeszcze jedno maksowanie i zawiesiła się gra, że przydałoby się jeszcze jedno maksowanie, ponieważ jak przejdziemy tą wyspę całą, to spokojnie uzbieramy tyle złotych elementów, że na przykład będziemy mogli wrócić tam, gdzie było 60 elementów do zdobycia, a my tego nie zrobiliśmy, bo nie mieliśmy 60 złotych klocków. I czuję, że będzie jeszcze raz wrócić, ale tak jak mówię, raczej, moi drodzy, nie wrócimy. Liczę też w związku z moją nową złotą zasadą. Kto tu może? Tu może tylko dinozaur, nie? A to no, nie mamy. A czy my nie możemy dinozaura stąd użyć? No jest dinozaur. No on nie może, on jest bidny. On nie może, dobra, rozumiemy cię, dinosiu. A czy możesz biec? Tu jest coś. Oj, gość w tarapatach, no dobra. Wyciągniemy gościa w tarapatach. Gra znów się zapewne przywiesi na 45 sekund, ale tym razem... Nie. Kto jest w tarapatach? Nie przywiesił mi komputera, ale nie chwalmy kloca przed zachodem dnia, słońca i tak dalej. Przywiesiło mi do komputer. Ja teraz nacisnę F5, to się odwiecie. Stało się dokładnie, tak jak mówiłem. Mamy kostkę, więc gdzieś tu będzie jakiś dinus pewnie latał, tak? Mamy śmierdzącą kupę, ale to na żaden sposób nie rusza. Ty do kupy nie zajrzysz, nie? Gdzie jest jakiś dinus, żebym mógł poczęstować tym? No tu potrzebuję 100 znowu, więc w ogóle wow. Dobra, no nie potrzebujemy tego, jak widzicie, bo no, nie mamy żadnego dinusa, żeby dać mu żadną kostkę. Nie mamy żadnego dinusia, żeby dać mu żadną kostkę, tak? Więc... która może grzebać w klocu?
Blondyneczka może grzebać w kocu. Która jest blondyneczka? Która to jest blondyneczka? Ty, druga, jesteś blondyneczka. Czy teraz zmieniałem się tej ikonki, to jest... Co jest? No... Czemu nie mogę? A, nie, mogę, tylko gra się przywieziła. Dobra, bo ja klikam J jak wynajęty, a po prostu Ellie Settler. O jest, Ellie Settler, Ellie Settler, twoje ulubione zadanie, pogrzebiesz sobie w kupie. A nie, ty podlewasz kupę, dobra. Podlewasz kupę po to, by wyrosło z niej magiczna fasola? Czy ta magiczna fasola mnie zje? No właśnie, tak czułem. Ale nic mi to nie daje, bo tu nie mam... Cię mogę rozwalić? Nie mogę się rozwalić. Dobra, no idziemy dalej, moi drodzy. Nic tu nie wskuramy, bo nie mam żadnego dinozaura. A tutaj znowu jest za daleko, żeby mieć jakiegoś dinozaura, bo ja wtedy nam się gra kazała cofać. Więc nie wierzę w to, że tutaj mamy coś, żeby aż tyle iść. Tam musimy pociągnąć bajkę. No i tak wygląda to właśnie maksowanie, że wiele rzeczy odmaksujemy sobie dopiero za jakiś czas. I być może to będzie, moi drodzy, za rok, może dwa, jak już mówiłem. Gdy postanowię wrócić do gry, wymaksować sobie levele. Nie obiecuję oczywiście, że to zrobię, moi drodzy. Nie myślcie sobie, że on teraz założył obiecankę, bo nie. Myślę, że kiedyś wrócę do tych gier, bo wiecie, po roku dwa zatęsknię do tych gier i będę wracał. Natomiast mówię, to nie jest obiecanka, to nie jest podanie terminu. Absolutnie, moi drodzy, nie. Nie myślcie sobie. Dobra, jesteśmy tu. Dobra, i co my tu mamy? Czy my tu mamy jakieś większe bonusowanko jeszcze? Byłoby miło, gdyby tu było jakieś większe bonusowanko, a jeżeli nie, to kończymy pierwszą wyspę maksować. Pamiętajcie, że mamy tu 4 wyspy, 4 miejsca do maksowanka. No ale poczekajcie, no tu mamy coś dla tego typka, więc tutaj nie. Aha, gdzie mamy jakieś jeszcze złote elementy do odblokowania? To koniec, tyle tylko? No tam na przodzie było dużo tych elementów, ale mówię, bez większego dinozaura tu nic nie wskuramy. Czekajcie, tu jest przed tyranozaurem, no ale to zrobiliśmy. No to wszystko, moi drodzy. No to wszystko. Tak więc wyglądać będzie maksowanie w aktualnych... Chyba, że też mogę wejść. No nie mogę wejść, a to jest tylko mapa, nie? San Diego. Nie San Diego. Jak se San... Anulujka. Nie chcemy przechodzić level jeszcze raz, bo tak jak mówiłem na początku, moi drodzy, zostawiamy sobie to na zdecydowanie... Ale patrzcie, nie zabiło mnie. Zdecydowanie kiedy indziej. Takie sobie maksowanko zostawiamy. Nie wiem, co sądzicie o tej decyzji. Napiszcie mi koniecznie. Ja sobie kupię jeszcze jednego gościa. Natomiast tak jak mówię, teraz takie 4 maksowanka, 4 wysp przed nami. Oczywiście to się też się tyczy innych gier. Tak samo jak są bramki w Star Warsie. Tak samo jak w DC. Ale kurde, w DC jeszcze nie zacząłem maksować, bo tam grę chyba skończyłem. Takie wrażenie, zacząłem je maksować. To samo tyczy się właśnie LEGO Avengers, Marvel's Avengers. LEGO Przygody zapewne też. Grę chcę, mówię, przejść, zostawić i za jakiś czas po prostu do niej sobie, moi drodzy, wrócić. O, odwiesiło się. I tak to właśnie wygląda, ale nie kliknąłem teraz F5. Zależy, jaki bonus przeszedłem. Mimo wszystko teraz 5-6 postaci odblokowałem, więc nie jest źle, moi drodzy. O, jeszcze sobie kolejną kupimy. Jeszcze raz pozwolimy się grze zawiesić.
To jest komiczne. Pół bani wydają na te postacie, więc gdzieś tam, wiecie, mimo wszystko jakieś aktywności będę musiał wykonywać. No chyba, że będę biegał tak randomowo po planszy. Załoga DSS! Załoga DSS! Widzicie, what up, what? Załoga DSS! Warady! I to przeszło w dzisiejszych czasach, SS przeszło ewentualnie. No grubo, grubo moi drodzy, grubo się dzieje na tym świecie. Będziemy sobie maksować, moi drodzy, na takich zasadach jeszcze raz, jak mówiłem. Kto przegapił dzisiejszy odcinek i przegapił tą nową złotą zasadę mojego kanału maksowania? No ten, że tak powiem, trąba, można by rzec. A ten trąba, tam jest jeszcze złoty kluczuszek w środku. A czemu na mapie nie oznaczony? No właśnie, pytanie ile, moi drodzy, takich bonusów jest nieoznaczonych na mapie nigdzie. A kurde, są. I jak ja mam zaraz odpuścić? To jakimś szczurem muszę być. Skąd mam mieć szczura? W Harry Potterze wypuszczał szczury, ten rudy. A czy ktoś to wypuszcza szczury? Nie, czekajcie, a czy któryś łebek nie miał jakiegoś takiego szczura? No tylko jedzę teraz po wszystkich, nie? No właśnie. Korzystanie z przejść, ale co mi korzystanie z przejść? Robienie zdjęć, co mi z tego... Czy ktoś tu miał szczura? Chyba nikt nie miał to szczura, nie? W tej grze. To nie jest przejście, nie? To muszę mieć jakiegoś szczura. No właśnie, moi drodzy. Kupa wracania, maksowania przede mną. Dziękuję, że byliście ze mną na kolejnym odcinku, na tym fajnym uważam maksowanku, ciekawym maksowanku, zrobionym w ciekawej formie, a nie rozbijanym na 100 elementów. Jestem za starym kanałem i za starym człowiekiem, by rozbijać na 100 elementów to wszystko. Dzięki, że będziecie w przyszłych odcinkach, no bo oczywiście liczę, że będziecie ze mną w przyszłych odcinkach, moi drodzy. No a wam dziękuję bardzo za to, że byliście tu dzisiaj ze mną na kolejnym odcinku na moim kanale. Ja szukam tego gościa, który miałby szczura, ale nikt nie ma tu szczura chyba. No i do zobaczenia wkrótce w takim razie, moi drodzy, w kolejnym odcinku. A ten snajper, widzieliście? Oglądajcie inne Jurassic World i inne filmy na moim kanale oraz tradycyjny kanał właśnie z dinozaurami w temacie głównym. Do dzisiejszym jeszcze raz dzięki, do zobaczenia wkrótce, bye!